Gościniec Radia Września 93,7. Zaczynamy program Gościniec Radia Września. Dziś na naszej antenie o biznesie we Wrześni i najbliższych okolicach. Moim i Państwa gościem jest prezes Wrzesińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców, Dariusz Jurewicz. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. Panie prezesie, więcej Was w tym ostatnim roku przybyło członków stowarzyszenia. Tak? Dobrze znalazłem taką informację? Tak, tak. Mamy w tej chwili takie oparcie jak gdyby na rozwój, po prostu... Do tej pory zastanawialiśmy się troszeczkę, kisiliśmy się we własnym sosie, nie chcieliśmy się za specjalnie rozwijać, ale no stwierdziliśmy, że dla dobra wspólnego, przede wszystkim członków, najważniejszy jest rozwój stowarzyszenia, żeby było jak najwięcej firm, szczególnie w tej chwili tych nowych, młodych firm, które dużo osób jest prężnych, śmiałych, a jednocześnie no, nie jest jeszcze ustawionych na rynku wrzesińskim, nie ma jeszcze znajomości, bo to jest bardzo ważne, bo to jest jeden z elementów działalności stowarzyszenia, czyli konsolidacja kupców i przedsiębiorców z naszego rejonu. To jest bardzo ważne. Z pana słów wynika, że warto zostać członkiem stowarzyszenia, bo można korzystać z doświadczenia swoich starszych kolegów biznesmenów i koleżanek biznesmenek. Tak, to jest jeden element. Drugi element to oczywiście też wszystkie akcje edukacyjne, które robimy w tej chwili 11 stycznia. Chcemy zrobić takie szkolenie z tego nowego, jakże dobrego ładu, bo no, niestety nie oszukujmy się, nowy ład wszedł w życie, czy wejdzie w życie od stycznia, wszyscy o nim wiedzą w grudniu, więc w zasadzie nikt o nim nie wie nic. I w tej chwili jest naprawdę bardzo trudno znaleźć jakąś rzetelną, fachową informację. Udało nam się ściągnąć... Nie ma, przepraszam, że wyjdę w słowo, nie ma jakiejś interpretacji wiążącej na stronach Ministerstwa Finansów? Nowy ład ma chyba ponad 800 stron, tego się nie da zinterpretować. Rozumiem. Wszyscy w zasadzie rzecz biorąc jest zastanawiają strona się. Nowego ładu, ale ona nawet w dobę po uruchomieniu nie działała. Nie wiem jak jest teraz, no ale jest. Mówię szczerze, nawet nie wchodziłem, no ale nowy ład jest interpretowany tak, że no jak pan prezes wszystkich prezesów stwierdził, że na nowym ładzie stracą tylko cwaniacy. Ja się niestety obawiam, że wśród naszych przedsiębiorców wrzesińskich to wszyscy to są cwaniacy, bo nie wszyscy stracimy, no to jest przykre. Problem jest jeszcze taki, że nie stracą na tym w zasadzie korporacje duże, a w tej chwili ten polski mały biznes zaczął się rozwijać, zaczął konkurować z dużymi firmami zagranicznymi. No i problem jest taki, że po tej pandemii, po tym takim ciosie dla polskiego biznesu w tej chwili przyjdzie kolejny cios, to znaczy zmiany podatkowe, które szczególnie i przede wszystkim dotkną właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa polskie. A będąc członkiem stowarzyszenia można też liczyć na jakąś taką właśnie pomoc trochę prawną, trochę wyjaśniającą, bo samemu czasami ciężko znaleźć gdzieś jakieś rzetelne informacje. Tak, zwłaszcza w tej chwili, no dlatego chcemy się otworzyć na te nowe firmy, które no nie mają takiego doświadczenia. W naszym stowarzyszeniu było dużo tych starszych wrzesińskich dużych firm, którzy mają osobną księgowość, mają osobne kadry i im jest łatwiej dostać się do informacji. Natomiast te mniejsze firmy, z tym wiem z doświadczenia, jak kiedyś byłem małą firmą, mają problem. I w tej chwili właśnie to jest jeden z elementów działalności stowarzyszenia, to znaczy właśnie otwarcie się i pomoc nowym, tym młodszym, mniejszym firmom, żeby mogły sobie poradzić na tym rynku. A druga rzecz to jest też ta konsolidacja, czyli ten wzajemne zaznajemianie się, bo ja widzę, jak w tej chwili my przyjmujemy nowych członków, mnóstwo firm i no w zasadzie się nie znamy, bo te stare firmy wrzesińskie się znają, bo to już od lat działają na rynku, a w tej chwili dużo tych małych, nowych firm, które już niedługo też pewnie będą duże i prężne, ale no nie znają się z innymi firmami. To jest bardzo ważne w takim przynajmniej lokalnym biznesie. To dla Was, dla stowarzyszenia ten mijający właśnie rok można zaliczyć na plus, że jest coraz więcej członków stowarzyszenia. A jak może Pan podsumować te ostatnie 12 miesięcy, jeśli chodzi o sam biznes, o możliwość prowadzenia biznesu? No tu jest problem, bo to są jakby dwa elementy. Jeden właśnie to jest koronawirus, drugi to jest inflacja. Bo koronawirus był utrudnieniem. No już w zeszłym roku był zdecydowanie większym utrudnieniem, ponieważ no to było nowe i było trudne, chociaż ja mogę wypowiedzieć się, jeżeli chodzi o handel, to w zeszły rok był zdecydowanie lepszy niż ten. Nie wiem, jak będzie przyszły. Natomiast do firm produkcyjnych ten rok był, myślę, że zdecydowanie lepszy, ale z drugiej strony jest problem inflacji i kalkulacji zysków.
No jeszcze w tej chwili w oparciu o ten nowy ład, który też te koszty nie wiadomo jak liczyć, bo to one dopiero w zasadzie będą wychodzić w praniu, czyli w przyszłym roku. No jest to dość duży problem. Ta inflacja jest tak niska, jak mówią przedstawiciele rządu, czy tak wysoka, jak widać gdzieś w opracowaniach niezależnych? No właśnie, ja się dziwię. Ja nie wiem, skąd są te opracowania na poziomie 8%, bo ja widzę, ile w detalu poszły artykuły spożywcze. W tej chwili robiliśmy jeden, w sumie w tym roku otwieraliśmy dwa sklepy, jeden w Żydowie porównywalnej wielkości w Kołaczkowie i mieliśmy porównywalną ilość półek, czyli tych metalowych, tych wszystkich okołopółkowych rzeczy i w przeciągu pół roku, nie wiem czy akurat miałem takiego pecha, ale w przeciągu pół roku koszty tego wyposażenia poszły dokładnie o 100% w górę. Więc jeżeli spożywka idzie na poziomie 30%, koszty przemysłowe na poziomie tam niektórych rzeczy 100%, inne 50%, a razem wychodzi 8%. Ale ja tego nie liczę, więc nie. Zbliżamy się do końca powoli tego naszego spotkania. Jakie macie plany w takim razie na ten niepewny przyszły rok? Oprócz tego, że będzie to spotkanie na początku stycznia, które ma trochę przybliżyć Polski Ład przedsiębiorcom. To będzie takie spotkanie szkoleniowe, natomiast no, przyszły rok, jeżeli chodzi o plany stowarzyszenia, no to zakładamy duży rozwój. W tej chwili mamy w stowarzyszeniu w granicach 70 firm. Myślimy, że do półrocza przyszłego roku osiągniemy liczbę 88, a to z uwagi na to, że my jesteśmy jak gdyby następcami Towarzystwa Przemysłowego Wrzezińskiego, które liczyło 88 członków. I chcielibyśmy do półrocza przyszłego roku ten wynik poprawić. Myślę, że jest to bardzo realne. To wypada tylko życzyć tego, żeby stowarzyszenie rosło w siłę, bo dzięki temu można troszeczkę więcej zdziałać albo trochę więcej się po prostu nauczyć. Szczególnie jeśli ktoś wchodzi dopiero na rynek przedsiębiorstw. Tak, ja nawet widzę, że właśnie w tej chwili nawet takie był taki okres zastoju, jeżeli chodzi o te ruchy społeczne, natomiast widzę nawet, że w tej chwili jest taka potrzeba przedsiębiorców, żeby się konsolidować, żeby się spotykać, żeby się wymieniać informacjami. I to jest plus tego, że być może też wynika to z tej pandemii, z tego zamknięcia, że na tyle długo byliśmy zamknięci, że w tej chwili nawet łakniemy spotkań. I chyba to z tego wynika. Mamy zaledwie kilka dni do Wigilii. No to jeszcze czas na życzenia, panie Dariuszu. No chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowych z uwagi na koronawirusa, szczęśliwych, pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku. No i chciałbym też taki wystosować apel, szczepmy się, bo ja widzę wśród swoich pracowników, ale też i znajomych, mnóstwo osób, które się nie szczepi i z jednej strony my się dziwimy dzieciom, że wierzą w świętego Mikołaja, a on przecież jest, to wiadomo, a z drugiej strony no, mnóstwo osób wierzy w jakieś banialuki typu, że jak ktoś się zaszczepi, to będzie inwigilowany przez Billa Gatesa. To jest naprawdę porażające. No, ale jedyną szansą na to, żebyśmy mogli przezwyciężyć pandemię, żebyśmy mogli wrócić do normalności, żebyśmy byli zdrowi, to jest szczepienie. Dlatego zdrowych, spokojnych, wesołych i zaszczepionych świąt życzę. Jeśli już prowadzą Państwo jakąś firmę albo zamierzacie otworzyć firmę w przyszłym roku, to warto się zainteresować. Wrzesińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców, a moim i Państwa gościem dzisiaj był prezes Stowarzyszenia Dariusz Jurewicz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Gościniec Radia Wrzesień 93,7. 93,7. Radio Wrzesień. Najlepsze, polokalne.